Cześć, witam Was serdecznie, Erik Skomski z tej strony. Nadeszły czasy, w których praca na etacie nie jest najbezpieczniejszą formą zarobku. Dziś pracujesz, a jutro już nie. Płace są niskie i nieadekwatne do cen, które mamy na polskim rynku. Harujesz jak wół, 12 godzin dziennie, soboty i niedzielę i co z tego masz, skoro cały czas siedzisz w pracy? Jeszcze po drodze zgarniasz opierdale, a to od szefa, a to od kierownika, a to jeszcze od chuj wie kogo, że to źle, że za mało, że coś tam, jeszcze nie wiadomo, co tam jeszcze kurwa nie tak. Chciałem Ci powiedzieć, że dziś mamy już takie czasy, że możemy zarabiać przez internet, dzięki czemu nasze miesięczne wynagrodzenie nie będzie się niczym różnić od średniej krajowej, a nawet możesz zarabiać dużo, dużo więcej. Będziesz miał więcej czasu dla rodziny. Są to programy tak zwane Revenue Share. I dziś chciałbym Ci przedstawić jeden z tych programów. Nazywa się MX RevShare. Jest to program, w którym wpłacasz powiedzmy 50 dolarów, a po 44 dniach wyjmujesz 55 dolarów. Naliczenia dzienne wynoszą 2,5% dziennie z codzienną kapitalizacją odsetek. Można to porównać do lokaty bankowej. Według mnie tak to można łatwiej zrozumieć. W banku aktualnie masz 3% w skali roku i kapitalizację odsetek co kwartał, w zależności od banku. Kapitalizacja, czyli miesięczne tam naliczenie odsetek tam doliczane do kapitału, przez co jeszcze więcej pieniędzy pracuje. A w MX RevShare 2,5% w skali dnia. I do tego właśnie dzienna kapitalizacja tych odsetek. Zapewne zastanawiasz się, czy to jest bezpieczne. Założycielem tego programu, jego administratorem jest James Lee Valentine. Jest to człowiek, który od 2010 roku prowadzi legalnie zarejestrowaną firmę, a od 2011 roku 8 innych programów matrycowych, gdzie wszystkie płacą do dziś ludziom pieniądze. James napisał wiele książek na temat marketingu, jest autorem ponad 60 publikacji. Zapowiada się długie, długie zarabianie. Jeśli Ty również chcesz uwolnić się od pracy na etacie, zacząć zarabiać w ten sam sposób, co ja, zapraszam Cię do mnie, ustalę dla Ciebie odpowiednią strategię. Napisz do mnie na priv na Facebooku, spotkamy się, czy załatwimy sprawę online. Miłego dnia. Pozdrawiam. Do zobaczenia.